piątek na stadionie Wrocław odbędzie się wielki bal sportowca, na którym poznamy zwycięzców plebiscytu Słowa Sportowego na najpopularniejszego sportowca i trenera na Dolnym Śląsku w 2018 roku. Aleksandra Szumska, zastępca redaktora naczelnego, mówi, że jest jeszcze szansa, by wziąć udział w tym wydarzeniu. Można kupić zaproszenia. Fakt, że są naprawdę w sprzedaży ostatnie zaproszenia, dosłownie jest ich kilka. Dlatego, że w tym roku goście nam wyjątkowo dopisali, ale faktycznie można je kupić w naszej redakcji. Zapraszamy, kontakt jest na stronie internetowej www.słowosportowe.pl lub na naszym Facebooku. To szansa, żeby bawić się razem z najlepszymi sportowcami z Dolnego Śląska. Tradycyjnie zaczniemy od gali wręczenia nagród dla najpopularniejszych sportowców i trenerów, ale to nie będzie koniec imprezy. Będzie wspaniały bal do tak naprawdę do samego rana. Wzorem balu w Warszawie niewykluczone, że kolacja może zakończyć się śniadaniem. U nas to prawda jeszcze nigdy nie było tej słynnej jajecznicy, która jest w Warszawie, ale możemy taką tradycję wprowadzić już od tego roku. Także zapraszamy wszystkich na stadion Wrocław w najbliższy piątek. Będziemy bawić się do rana. Kto wie, czy nie skończy się to właśnie wspólnym śniadaniem przy jajecznicy. Organizatorzy zapewniają też wspaniałą zabawę przy dźwiękach muzyki. Będziemy bawić się przy dźwiękach zespołu złożonego z świetnych muzyków, także z wokalistów, finalistów programu Voice of Poland, m.in. Piotra Tłustochowicza i Ani Deko. Będzie także DJ Gambit, który będzie nas zachęcał do zabawy. Szczegóły na stronie słowosportowe.pl i na Facebooku tygodnika.